Zdarzenie miało miejsce przed godziną 16. Kierujący BMW, mieszkaniec gminy Lipno, jechał w stronę Leszna. Wyjechał i koniec. Kolejka samochodów za przejazdem. Ten wyjechał między samochody, wjechał i tyle. Pana auto dość mocno rozbite. Uderzył pan w drzewo, tak? Trochę. Drzewo to małe piwo. Dużo szczęścia pan miał. A, jak rozumiem. Siła uderzenia była tak duża, że oba samochody po czołowym zderzeniu znalazły się w rowie. Każdy z przeciwnej strony drogi. Choć okoliczności tej kolizji są dość dramatyczne, to w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Żaden z pojazdów nie nadawał się jednak do dalszej jazdy. Na miejsce musieli przyjechać strażacy, by rozłączyć akumulatory w samochodach i wydobyć auta z rowów. Oba pojazdy zostały zabrane przez pomoc drogową. Utrudnienia na zatłoczonej o tej porze krajowej piątce trwały kilkadziesiąt minut. Na krótko krajówka została nawet całkowicie zamknięta. Okoliczności kolizji będzie teraz wyjaśniać leszczyńska policja. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.